Z listu do Hebrajczyków. A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. Nie lubię czekać, a już na pewno nie jestem w tym cierpliwy. Przyzwyczaiłem się, że wszystko jest dostępne na już. Cierpliwe czekanie jest całkowicie sprzeczne z dzisiejszym stylem życia. Każda dziedzina ma na celu szeroko rozumiane usprawnienie właśnie po to, aby nie trzeba było czekać, bo nie ma na to czasu. Panie Boże, daj zobaczyć, że korek na drodze, kolejka do kasy, choroba czy oczekiwanie na wizytę u dentysty to sytuacje, które same zwalniają moje tempo po to, abym mógł zauważyć to, czego nie widzę w biegu na co dzień. Mów do mnie. Przemieniaj te chwile, w których jestem uziemiony, na pełne miłości spotkania z Tobą, podczas których dostaję o wiele więcej niż to, na co oczekuję. Bądź światłem dla innych. Sprawdź, co do Ciebie mówi dziś Pan w swym słowie i daj świadectwo.